Pewnego razu w Bretanii. Część pierwsza. Legenda o królu March. Pewnego razu żył sobie król, który nazywał się March. Miał on wyjątkowego konia, który był szybszy niż wiatr. Niektórzy ludzie powiadali, że widzieli go galopującego po grzbietach fal i między sobą zaczęli nazywać go Morwach, morskim koniem. Król kochał go nad życie. Pewnego dnia podczas polowania w lesie król zobaczył białą łanię. Rzucił się w pogoń za nią i ścigał ją, aż dobiegli do urwistego brzegu. Wtedy łania, biała jak śnieg, wbiła wzrok w króla milcząco, błagając go, aby darował jej życie. Lecz król wystrzelił strzałę w jej kierunku. Ogromnie się zdziwił, gdy łania złapała strzałę i odrzuciła ją w stronę królewskiego konia, który padł śmiertelnie raniony. Koń oddał za nią życie. Następnie łania zamieniła się w piękną, młodą kobietę, w której król rozpoznał księżniczkę Daju, córkę króla Gradlona, panią miasta Is, zatopionego przez wody oceanu, która straszyła w tych okolicach. Królu March, jesteś bezlitosnym człowiekiem. Chciałeś mnie zabić. Ja mogłam zabić ciebie, ale moja kara będzie bardziej sroga niż śmierć. Księżniczka Daju uczyniła gest w stronę konia, który natychmiast się podniósł i stanął obok niej. Od dzisiaj, królu March, będziesz miał na głowie uszy i grzywę twojego konia, Morwach. W okamgnieniu księżniczka wskoczyła na grzbiet konia i galopując zniknęła w morzu. Król powrócił do pałacu z końską grzywą i uszami, ale tak wstydził się swojego wyglądu, że rozkazał służącym rozwiesić czarną tkaninę, rozdzielając największą salę jego pałacu i nikt nie mógł za nią zajrzeć pod karą śmierci. W ten sposób March zniknął z ludzkich oczu, ale nadal rządził królestwem i wszyscy zastanawiali się, jaki sekret mógł on skrywać. Grzywa jednak codziennie rosła. Wzywał więc po kolei wszystkich fryzjerów z całego królestwa. Ponieważ bał się, żeby nie zdradzili sekretu, zabijał każdego z nich. W ten sposób wszyscy znikali ze strasznym czarnym płótnem i pewnego dnia w całym królestwie został już tylko jeden fryzjer. Był to dawny fryzjer królewski. Kiedy zobaczył króla, powiedział: gdybym został wezwany wcześniej, już dawno pozbawiłbym waszą królewską mość tego, co wyrosło jej na głowie, bo mam czarodziejskie nożyczki. Nadal mogę to uczynić pod warunkiem, że darujesz mi życie. Król oczywiście się zgodził i po zabiegu pozwolił fryzjerowi odejść. Ten pędem pobiegł do domu, bo był pierwszą osobą, która wróciła zza czarnej zasłony, ale obiecał trzymać język za zębami i dotrzymać danego słowa. Mijały dni, a fryzjerowi coraz trudniej było dochować sekretu. Postanowił wykopać dziurę na plaży i do tej dziury wykrzyczeć swój sekret. Król March ma uszy i grzywę swojego konia Morwach. Następnie zasypał dziurę i wrócił do domu, czując ulgę. Nie wiedział, że w tym miejscu wyrosły trzy magiczne trzciny. Czas mija. Pewnego pięknego dnia siostra króla postanowiła wyjść za mąż. Cały pałac świętował. Wezwano wszystkich muzyków z całego kraju, a dwóch z nich mieszkało w domu w pobliżu miejsca, gdzie fryzjer zakopał swój sekret. Idąc na wesele, zobaczyli trzciny i ścięli je, żeby zrobić ustniki do swoich instrumentów, bombardy i biniony. Ale kiedy zaczęli grać, zamiast muzyki zebrani usłyszeli straszne słowa: król March ma uszy i grzywę swojego konia Morwach! W sali zapanowała cisza. Wszyscy goście wstrzymali oddech. Czarna zasłona podniosła się i wszyscy poddani po raz pierwszy od wielu lat zobaczyli swojego króla. Król zbliżył się, a ludzie rozstąpili się, robiąc mu przejście. Nie mógł już panować nad swoim ludem, bo wszyscy poznali jego straszny sekret. Wyszedł z pałacu i zniknął za horyzontem. Nikt go już więcej nie widział. A jednak czasami wieczorem, gdy zapada zmierzch, na skraju urwiska widać mężczyznę,
który stoi nieruchomo. W blasku gasnącego słońca można zobaczyć, że na głowie ma dwoje końskich uszu. To król March, odwieczny podróżnik cienia. Jeżeli go spotkacie, trzymajcie się z daleka. Na pewno na was nie spojrzy. Cały czas chodzi po plaży, szukając księżniczki Dai, żeby w końcu oddała mu ludzkie uszy. Worek Belziga. Pewnego razu żył sobie chłopiec o imieniu Belzig. Miał ten chłopiec macochę, która całymi dniami kazała mu paść owce. Zaś wieczorem, gdy chłopiec wracał zmęczony po całym dniu ciężkiej pracy, kazała mu spać ze zwierzętami, a za cały posiłek musiał mu wystarczyć jedynie kawałek chleba, rzucony pospiesznie przez macochę. Pewnego wieczoru, gdy nasz Belzig kładł się spać, do drzwi jego stajni zastukało trzech mężczyzn, prosząc o nocleg i posiłek. Tymi mężczyznami byli Jezus, święty Piotr oraz święty Jan. Chłopiec bez najmniejszego zawahania zaprosił ich do środka, przygotował im wygodne miejsce do spania na sianie i podzielił się z nimi jedynym kawałkiem chleba. Rano, gdy wpadające przez szpary między deskami słońce zbudziło mężczyzn, Jezus powiedział do Belziga: ponieważ byłeś dla nas tak dobry i podzieliłeś się z nami noclegiem i kawałkiem chleba, chcemy ci podziękować. Powiedz, chłopcze, czego sobie życzysz, a ja spełnię twoją prośbę. Święty Piotr zbliżył się wtedy do chłopca i szepnął: poproś o wejście do nieba, Belzigu. Jednakże ten odparł z całą swoją skromnością: na niebo trzeba sobie zasłużyć, nie mogę o to prosić, święty Piotrze. Święty Piotr spojrzał na chłopca zaskoczony, ale nim zdążył cokolwiek odpowiedzieć, Belzig rzekł: poproszę za to o dudy. Przy ich muzyce ludzie będą tańczyć tak, jak ja zechcę, i dostał Belzig dudy. Zbliżył się do niego wtedy święty Jan, mówiąc, że on też pragnie spełnić jego życzenie, i znów święty Piotr ujął namawiać Belziga: poproś o wejście do nieba, tym razem poproś właśnie o to. Ale i tym razem Belzig nie omieszkał odmówić, powołując się na własną skromność: nie, drogi święty Piotrze, na niebo trzeba sobie przecież zasłużyć. Tym razem proszę raczej o strzelbę, która zawsze trafia do celu. Dzięki niej będę mógł polować do woli. I dostał Belzig strzelbę. A wtedy przyszła kolej świętego Piotra, więc zapytał: Belzigu, mogę ci otworzyć drzwi do nieba. Chcesz tego? Ale nieustępliwy chłopiec znów odpowiedział: nie, na niebo przecież niczym sobie nie zasłużyłem. Proszę zatem o worek, do którego będę mógł wrzucić ludzi, którzy nie są wobec mnie życzliwi. Właśnie o to ciebie proszę, święty Piotrze. I dostał Belzig worek. Jeszcze tego samego ranka Belzig wyruszył na swoje pastwisko z otrzymaną od świętego Jana strzelbą. Wieczorem, gdy owce same wróciły do domu, macocha wpadła we wściekłość, ale zaraz potem, gdy zobaczyła Belziga, od razu poprawił jej się humor. Chłopiec upolował zająca, królika, 6 kuropatw oraz 2 kaczki i teraz dumnie niósł je przewieszone przez skórzany pas. Macocha od razu pomyślała, że zrobi z belzigowych zdobyczy pyszną kolację na cześć swojego brata, księdza, a do tego, że zaprosi wszystkich swoich znajomych. Belzig ucieszył się niezmiernie, że wreszcie zje coś dobrego, lecz jakże wielka była jego pomyłka. Gdy nadeszła pora posiłku, macocha odesłała go do stajni i rzuciła mu jedynie kawałek chleba. Rozzłoszczony i zawiedziony chłopiec złapał swoje dudy i wspiął się na drzewo rosnące naprzeciw okna pokoju, w którym to odbywała się uczta. Belzig usiadł wygodnie na gałęzi i zaczął cicho grać. Po chwili macocha, zaciekawiona dobiegającą ją melodią, wyszła sprawdzić, skąd ona płynie. Wtedy Belzig zaczął grać głośniej, a magiczna i tajemnicza moc jego instrumentu rozkazała kobiecie tańczyć.
Wtem zobaczył ten przedziwny obrazek ksiądz i niezmiernie oburzony zachowaniem siostry wyszedł przed dom, żeby przywołać ją do porządku. I właśnie w tym momencie Belzik znów zagrał głośniej, a ksiądz ruszył do swojego tańca. Goście widzący przez okno tę tańczącą parę zaśmiewali się do łez, dopóki im belzigowe dudy nie kazały tańczyć. Ruszyli więc i oni, przewracając stoły, rozdeptując potrawy i rozlewając wino. Wtem ksiądz dostrzegł chłopca siedzącego na gałęzi i stwierdził bez żadnej wątpliwości: Belziga na pewno opętał diabeł, a te dudy są właśnie jego sprawką. Przerazili się tym osądem wszyscy zebrani, ale najbardziej zmartwiona była macocha. Co też sobie o mnie wszyscy pomyślą? Niewdzięczne jest to dziecko, myślał. Zawołano więc za radą księdza diabła, aby ten zabrał go sobie do swojego piekła. Rogaty diabeł zjawił się bez chwili zastanowienia, niezmiernie zadowolony, że oto trafiła mu się kolejna duszyczka. Jednak nie przewidział wcale, że sprytny chłopiec zamknie go w swoim worku, dokładnie tym, który otrzymał od świętego Piotra, i że zaniesie go do kościoła, a zaraz potem wrzuci do chrzcielnicy z wodą święconą. Diabłu rzecz oczywista nie spodobała się taka kąpiel, błagał o litość, wijąc się w męczarniach i przysięgał Belzigowi, że nie upomni się już więcej o jego spokojną duszę. Litościwy chłopiec wypuścił go w końcu i patrzył tylko, jak ten czmycha z podkulonym ogonem i zamyka za sobą piekło na cztery spusty. A sam Belzik? Rozczarowany swoim dotychczasowym żywotem i uznawszy, że ma go już dosyć, zabrał dudy, strzelbę, worek i wyruszył w daleki świat. Wiodło mu się dobrze i zawsze miał co jeść, a nieprzychylnych sobie ludzi zamykał w magicznym worku. W ten oto sposób spędził całe życie, które nie dostarczało mu już tylu rozczarowań, co kiepski żywot u macochy. Ale w końcu, tak jak i na każdego z nas, tak i na Belziga przyszedł czas. Gdy umarł po cichu i w zadowoleniu, nie mógł odpędzić od siebie wciąż kołaczącej się w jego głowie myśli. Myśl ta dotyczyła nieba, do którego posłać chciał go święty Piotr. Chłopiec uważał wciąż uparcie, że na niebo niczym nie zasłużył, a zatem postanowił iść do piekła. Zastukał do jego bram, ale gdy tylko diabeł otworzył i ujrzał Belziga, czym prędzej zatrzasnął drzwi i krzyknął, że nie chce go oglądać. Belzig, zakłopotany i rozczarowany, pomyślał, że nie pozostało mu nic innego, jak spróbować szczęścia w niebie. Belzig poszedł więc do nieba i stanął u jego drzwi, przy których stał święty Piotr. Oburzony i urażony, rzekł do chłopca: nie ma mowy, żebym cię tu wpuścił. Wielokrotnie proponowałem ci wejście do nieba, ale ty nie chciałeś. Teraz już za późno, Belzigu. Ale przecież w piekle też mnie nie chcą. To gdzie teraz mam się udać? Odpowiedział chłopiec. Święty Piotr spojrzał na niego z wyższością i odrzekł: no cóż, teraz pozostaje ci tylko twój worek. A wtedy Belzig wpadł na pomysł. A czy mógłbyś tylko na chwilę leciutko uchylić drzwi, żebym zobaczył, jak wygląda raj? Proszę, święty Piotrze! Święty Piotr wahał się, ale w końcu dał za wygraną i uchylił lekko drzwi do nieba. Wtem Belzik szybko wrzucił do środka swój worek i krzyknął, ile sił w płucach. Worku, wciągnij mnie! I właśnie tak się stało. W mgnieniu oka Belzik został wciągnięty do worka, a oszukany święty Piotr, nie mogąc pogodzić się ze swoją porażką, kazał chłopcu się wynosić. Ale w odpowiedzi usłyszał tylko: ja przecież nie jestem w twoim raju, ja jestem tylko w moim worku. I siedzi tak Belzik w swoim worku aż po dziś dzień.
Cosa en queue. W miejscowości Plumilo żył razu pewnego kowal o imieniu Fonge Arfloch. Był on znakomitym specjalistą w swoim fachu, więc interesy szły mu nadzwyczaj dobrze. Zawsze miał więcej pracy niż mógł wykonać, tak więc nie miał najmniejszych powodów, żeby wdawać się w układy ze złym diabłem Poligiem. A dodatkowo kowal Fonge Arfloch był na to zwyczajnie zbyt pobożny. Tego roku, w którym wydarzyły się rzeczy, o których mówi ta oto opowieść, w Wigilię Bożego Narodzenia Fonge Arfloch śpieszył się z dokończeniem najpilniejszych prac, żeby nie mieć już żadnych zaległości podczas tych wyjątkowych świąt. Pewnego dnia odwiedził go jeden z jego najlepszych klientów i poprosił o naprawę dwóch kół do wozu. Potrzebował ich już na następny dzień, ponieważ pragnął pojechać z życzeniami świątecznymi do swojego starego krewniaka, który mieszkał aż za Morlaix. Kowal co prawda opierał się, ale klient prosił go tak długo, aż Fonge obiecał, że koła będą gotowe. Jednakże naprawa koła nie jest rzeczą łatwą. Na samym początku Fonge usunąć musiał starą obręcz, by następnie zrobić nową. Co zabiera dużo czasu. Najpierw trzeba mocno rozgrzać żelazo, a kiedy ma już ono odpowiednią temperaturę, szybko i zręcznie dopasować je do drewnianej obręczy. Potem należy bardzo szybko zalać nowe koło wodą, żeby drewno się nie spaliło, a żelazo zastygło w swojej formie. Kiedy żona zawołała Fonge'a na wieczerze, był on jeszcze daleki od zakończenia pracy, odprawił swoich pomocników i siadając do stołu rzekł do żony: będziesz musiała sama iść z dziećmi na pasterkę. Ja niestety nie dam dziś rady pójść z wami. Mam jeszcze jedno koło do naprawy, a obiecałem zrobić je na jutro. Myślisz, że sam dasz radę? Odrzekła zmartwiona żona. Muszę dać radę. Będzie trudno, ale robiłem tak przecież nie raz. A gdy już skończę, to nie będę w stanie pójść do kościoła, tylko raczej do łóżka. No dobrze. Uważaj tylko, żeby dzwon na podniesienie nie zastał cię przy pracy, przestrzegała kowala żona. Och, bądź spokojna. O tej porze na pewno będę już smacznie chrapał, odburknął Fonge. Tak więc kowal przełknął ostatni kęs posiłku i wrócił do swojej pracy. A żeby było mu samemu raźniej i żeby wprawić się w świąteczny nastrój, nucił pod nosem ulubioną kolędę Var Armene Arbashor Torit. Drzwi kuźni zostawił otwarte, żeby w porę usłyszeć dzwony, a gdy dostrzegł żonę i dzieci idące na mszę, życzył im szerokiej drogi, a wtedy żona powiedziała: pomodlimy się za ciebie, mój drogi mężu, ale pamiętaj, nie przeocz świętej godziny. Spokojnie, już niedługo kończę pracę, więc na pewno jej nie przeoczę. A poza tym cały czas jej pilnuję, odpowiedział kowal. Ale jak to zwykle bywa, gdy człowiek jest zajęty i gdy dodatkowo uderza młotem w żelazo, kowal zupełnie zatracił się w swojej pracy i stracił rachubę czasu. W chwili, gdy myślał, że msza się zaraz zacznie, ksiądz kończył już rozdawać komunię. Obręcz koła, nad którym pracował, była już gotowa i teraz wystarczyło jedynie rozgrzać żelazo i nałożyć je na koło. Fonge odwrócił się, żeby pociągnąć za łańcuch miecha, gdy nagle spostrzegł, że przez okno przygląda mu się jakaś nieznana osoba. Witaj, Fonge, powiedział grzecznie ów nieznajomy, gdyż miał on dobre maniery. Człowiek ten był chudy i bardzo wysoki. Jego szczupłe ciało odziane było w czarną szatę, a głowę zakrywał tajemniczy kaptur. Ani jego głos, ani sylwetka nie przypominały nikogo, kogo kowal kiedykolwiek poznał. Zobaczyłem światło w twoim oknie, powiedział mężczyzna. Potrzebuję twojej pomocy, Fonge. Przykro mi, odpowiedział kowal. Ale niestety nie mogę ci pomóc. Muszę skończyć to koło i nie chcę, żeby dzwon na podniesienie zastał mnie przy pracy. Nieznajomy mężczyzna roześmiał się złowrogo. Na to, mój drogi kowalu, jest już za późno. Ale jak to? Spytał zaskoczony Fonge. Dzwon wybił świętą godzinę już kwadrans temu. Mój Boże, to niemożliwe. A jednak, odrzekł nieznajomy. Więc teraz jest już bez różnicy, czy popracujesz chwilę dłużej, czy skończysz pracę już teraz poza tym.
Moja praca, którą mam dla ciebie, nie zajmie ci nawet 5 minut. Trzeba jedynie wbić gwóźdź. Zakapturzony mężczyzna wziął swoją kosę opartą o mur i pokazał srebrne ostrze, które kręciło się wokół drzewca. Spójrz, Kowalu. Brakuje przecież tylko jednego gwoździa. Dobrze, rzekł Fąż. Pomogę ci, ale powiedz mi, nieznajomy, co na Boga robisz z kosą w noc Bożego Narodzenia? To nie twoja sprawa, odpowiedział oschle mężczyzna. Wykonaj pracę, którą ci zlecam. To wszystko. Kowalowi śpieszno było pozbyć się człowieka, którego maniery nie mogły spodobać się chyba nikomu, więc wziął jego kosę i oparł na starym kowadle. Przecież twoja kosa jest źle osadzona! Szybko zorientował się Fąż. Co za głupek ją zrobił? Nie martw się i zostaw ostrze tak jak jest. Wbij tylko gwóźdź. O nic więcej cię nie proszę. Odpowiedział zniecierpliwiony mężczyzna. Fąż, który wyjątkowo nie lubił, gdy ktoś zwracał się do niego takim tonem, zacisnął zęby i kilkoma wściekłymi uderzeniami młota wbił gwóźdź. Proszę, no to twoje narzędzie. Możesz być pewien, że ostrze już więcej się nie poruszy. Dziękuję ci, Kowalu, a teraz pragnę zapłacić za twoją pracę. Ech, to drobiazg. Nie ma o czym mówić. Odparł Fąż, który pragnął jedynie tego, by mężczyzna w końcu się oddalił i dał mu święty spokój. Jednakże ten nie dawał za wygraną. Każdy wysiłek trzeba wynagrodzić, ale ja nie chcę dać ci pieniędzy, Fąż Arfloch. Dam ci w zamian za twoją pracę cenną radę. Uporządkuj swoje sprawy i poleć duszę Bogu. Jak tylko twoja żona wróci z kościoła, poślij ją jak najszybciej po księdza, ponieważ przyjdę po ciebie, jak tylko pierwszy kogut zapieje. Fąż Arfloch był rozumnym człowiekiem, więc od razu zorientował się, kto odwiedził go tej nocy. Szybko dokończył koło, bo przecież obiecał klientowi, że będzie gotowe na czas, a następnie uporządkował wszystkie papiery i zrobił listę należności do zapłaty. Po wszystkim rozpalony nagłą gorączką położył się do łóżka, w którym to zastała go jego żona. Kowal leżał zlany potem i odmawiał pospiesznie różaniec, a gdy tylko zobaczył żonę w progu domu, od razu zakrzyknął do niej, by ta jak najszybciej wezwała księdza. Żono, jak najszybciej wezwij księdza! Dzieci Fąż Arflocha pokładały się w rozpaczy, a jego żona, zalana łzami, starała się je uspokoić, gdy ksiądz żegnał zasłużonego kowala. I gdy o świcie zapiał pierwszy kogut, Fąż Arfloch oddał swoją duszę za to, że naprawił kosę Unku. Cudowna jabłoń. Tego roku zima przyszła do Brytanii stanowczo za wcześnie. Jej mieszkańcy nie zdążyli nawet zebrać swoich plonów i zrobić zapasów, gdy nagle zrobiło się tak zimno, że nad morzem zawisły zamarznięte fale. Zimno tego roku było tak przejmujące, że matki otulać musiały swoje brzuchy, by chronić marznące, jeszcze nienarodzone dzieciątka, a podczas wieczornych sąsiedzkich spotkań płomienie zastygały w kominkach i słowa zamarzały w ustach, po czym spadały na podłogę, rozbijając się na miliony kawałków. Powiadają nawet, że z tego wszystkiego kruki latać zaczęły na grzbietach, żeby nie patrzeć na biedę zaglądającą do najciemniejszych kątów, bo właśnie tej zimy piwnice i strychy opustoszały na długo przed nadejściem wiosny. Ale była w Brytanii taka niewielka wioska, na środku której znajdował się plac, a na tym placu rosło cudowne drzewo. I z pewnością wyobrażacie sobie teraz ogromne, niezwykłe drzewo ze złotymi liśćmi i grubą korą, ale nic z tych rzeczy, nic bardziej mylnego. Była to po prostu jabłoń.
jabłoń, która pozornie nie wyróżniała się niczym szczególnym. Ot zwyczajna stara jabłoń, która wyciągała swoje dwie gałęzie jak otwarte ramiona, jak zaproszenie do życia. Nikt w wiosce nie wiedział, ile lat miało to drzewo, ale niektórzy twierdzili, że było ono tak stare jak sama ziemia, która trzyma je w swoich dłoniach. Na obydwu gałęziach jabłoni jej owoce wyglądały tak samo. Były duże, apetycznie czerwone i mieniły się takim blaskiem, że trzeba było powstrzymywać dzieci, żeby ich nie jadły. A dlaczego, spytacie, nie wolno im było jeść tych jabłek, mimo biedy wyglądającej z kieszeni? A to dlatego, że od zawsze wiadomo było, że jedna z gałęzi cudownej jabłoni daje życie, a drugi jej ramię daje śmierć. I wydawać by się mogło, że mieszkańcy wioski obdarzeni zostali niezwykłym życiodajnym prezentem, gdyby nie fakt, że już dawno zapomniano, która strona drzewa była im sprzyjająca, a która rodziła zatrute owoce. Prawa czy lewa, powtarzano sobie wciąż, nie mogąc przywołać w pamięci starej prawdy. Więc gniły tak jabłka starej jabłoni rok w rok, bo przecież nikt nie chciał stracić życia, wybierając owoc z niewłaściwej gałęzi. Jednakże pewnego ranka znalazł się śmiałek, którego przejmujący głód zmusił do podjęcia ryzykownej próby. Zbliżył się ów mężczyzna do cudownej jabłoni, a zaraz za nim ciągnął się niemały sznur jego płaczących z głodu i zmęczenia dzieci. Zaskoczeni, ciekawscy i spragnieni cudu mieszkańcy wioski otoczyli ich, obserwując w niepewności, jaki obrót przyjmą sprawy. Mężczyzna zerwał jabłko z lewej gałęzi i zamknął oczy w nadziei, po czym uniósł owoc do ust. Wszyscy zgromadzeni zamarli, w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Owoc okazał się przepyszny. Dzieci z radością pospieszyły za swoim odważnym ojcem i soczystymi jabłkami zaspokajały głód, a i mieszkańcy wsi poszli w ich ślady i z apetytem wgryzali się w cudowne owoce, które odrastały natychmiast po ich zerwaniu. Mieszkańcy wioski świętowali przez kilka dni. Jednak ich radość nie była czysta, bo tkwiła w niej mała, nieznośna zadra. A co z drugą gałęzią? Tą z niosącymi śmierć owocami? Pytali siebie sami w swoich lękliwych myślach. A gdyby któreś dziecko się pomyliło? Myśleli również. Popychani strachem zaczęli przyglądać się drugiej gałęzi i przypomnieli sobie, jak z jej powodu prawie umarli z głodu. Trzeba się pozbyć złej gałęzi, żeby bez obaw jeść jabłka, postanowiono. Ścięto więc z mściwą radością prawą gałąź tuż przy samym pniu, wypuszczając z jabłoni jej soki. Od tej pory drzewo stało okaleczone, pozbawione jednej połowy, wznosiło do nieba ocalałe ramię, jakby prosząc o pomoc. Początkowo mieszkańcy wioski zaskoczeni byli tym nowym dla nich widokiem, bo przecież stara jabłoń była taka piękna i niosła im uciechę. Jednakże szybko pocieszono się, że dzięki ich decyzji wszyscy będą mogli żyć w spokoju i bez zamartwiania się niebezpieczeństwem zerwania złego jabłka przez któregoś z ich bliskich. Poza tym to właśnie dzięki drugiej gałęzi wszyscy będą mieli co jeść aż do wiosny. Mieszkańcy rozeszli się więc do swoich domów, zadowoleni z takiego rozwiązania i pewni słuszności swojego postępowania. Jednakże tego, co wydarzyło się następnego dnia, nie spodziewał się nikt. Jakże ogromne było zaskoczenie mieszkańców wioski widokiem, który zastali zaraz po otwarciu zmęczonych oczu. Wszystkie owoce z ocalałej gałęzi jabłoni opadły na ziemię i zaraz potem zgniły. Cudowna jabłoń pozbawiona jednej gałęzi straciła swoje liście. Jej kora odpadła, wszystkie ptaki odleciały, a soki wyschły bezpowrotnie. Cudowne drzewo umarło. Człowieku, który szukał szczęścia. Dawno temu u stóp góry Mont Saint-Michel de Braspar
Mieszkał człowiek znany w całej Brytanii z tego, że szczęście zwykło omijać go szerokim łukiem. Gdy zakładał ów mężczyzna nowe ubranie, szykując się na tańce, od razu zaczynał padać deszcz. Gdy wychodził z domu, zrywał się silny wiatr i zrzucał dachówki z pobliskich domów, a kiedy to znów podnosił głowę, żeby spojrzeć na niebo, ptasia kupa spadała mu prosto na nos. Psy go gryzły, koty drapały, szalejące burze wstrzymywały żniwa, a śnieg zalegał na jego polu aż do połowy wiosny. Człowiek ten, zasmucony i zrezygnowany, pytał wciąż sąsiadów i przyjaciół, dlaczego to właśnie on nigdy nie ma szczęścia. Pewnego dnia, zmęczony prześladującym go pechem, udał się po poradę do starego bajarza. Ten, wysłuchawszy go cierpliwie, odłożył Biblię i powiedział: tylko Pan Bóg wie, czemu nie masz szczęścia. Może gdy je rozdawał, byłeś akurat w piwnicy albo na strychu i cię nie zauważył. Musisz teraz wyruszyć na szczyt góry Mont Saint-Michel de Braspar i zapytać go o to, a gdy będzie wystarczająco łaskawy, prosić go o pomoc. Tylko pamiętaj, by się przed nim uniżyć, zamknąć oczy i zatkać uszy. Blask jego wielkości i echo jego głosu są nie do wytrzymania dla ludzi, których on sam nie wezwał. Mężczyzna niezwłocznie wyruszył w drogę. Szedł i szedł dzielnie, a kiedy mijał mostek, dostrzegł nieopodal wilka. Zwierzę było wychudzone, z trudem poruszało się, wpadając co i rusz na napotkane drzewa. Nie bój się, rzekł wilk. Nie jadłem tak długo, że nie jestem w stanie już nic przełknąć. Nie wiem dlaczego, ale zupełnie straciłem apetyt. A ty dokąd idziesz? Czyżbyś się zgubił? Nie, nie, nieszczęśliwy wilku. Idę na górę Mont Saint-Michel de Braspar, błagać najwyższego, żeby mi powiedział, dlaczego nie mam szczęścia. A czy mogę mieć do ciebie prośbę? Dobrze ci z oczu patrzy, człowieku, spytał nieśmiało wilk. Oczywiście. Gdy już będziesz rozmawiał z Bogiem, zapytaj go, proszę, co powinienem zrobić, aby odzyskać apetyt. Człowiek obiecał wilkowi spełnić jego prośbę, po czym ruszył w dalszą drogę. I znów szedł nasz bohater i szedł, i jeszcze trochę szedł, aż nagle zobaczył sad wyrastający zza niewielkiego wzgórza. Postanowił więc odpocząć w cieniu jabłoni, a gdy już zasypiał błogo, usłyszał ciche westchnienie. Kto tu jest? To ja. Usłyszał. Ten tajemniczy głos dobiegał z marnej jabłonki, wyschniętej i bezlistnej. Stała ona taka krucha, choć wszystkie drzewa wokół obsypane były pachnącymi kwiatami i dawały nadzieję na dobry plon. Nie rozumiem, dlaczego nie rosnę i nie kwitnę jak moje siostry obok, a przecież rośniemy w tej samej ziemi. Żaliła się sucha jabłoń. W dodatku moje jabłka są zawsze marne i kwaśne, a ty... Dokąd idziesz? Zainteresowała się wędrowcem. Idę! Odparł mężczyzna, który nie miał szczęścia. Na górę Mont Saint-Michel de Braspar. Błagać najwyższego, by powiedział mi, dlaczego nie mam szczęścia. To wspaniale się składa. Ucieszyło się drzewo. Gdy już będziesz rozmawiał z Bogiem, zapytaj go, proszę, co mam zrobić, aby urosnąć i kwitnąć i rodzić soczyste owoce. Tak jak moje siostry. Człowiek obiecał również jabłoni spełnić jej prośbę, po czym wstał i znów ruszył w dalszą drogę, aż w końcu dotarł do jednej z pobliskich wsi. Przechodząc obok starych chat, dostrzegł, że jedna z nich otoczona jest pięknym ogrodem z tysiącami kwiatów mieniących się najróżniejszymi barwami. Przyglądając się im w zachwycie, mężczyzna poczuł ogromne pragnienie, więc postanowił poprosić mieszkającą tam dziewczynę o coś do picia. Była to dziewczyna tak blada, o tak smutnym spojrzeniu i oczach tak zaczerwienionych od płaczu, że serce mężczyzny ogarnął na jej widok niewymowny żal. — Czemu tak wzdychasz? — zapytał. — Nie wiem. — odrzekła mu smutna dziewczyna. — Coś zajmuje moje myśli w dzień i nie daje mi spać w nocy, a ty... Dokąd idziesz? Może potrzebujesz strawy na dalszą drogę? Dziękuję ci, ale nie potrzebuję nic więcej niż trochę wody do zwilżenia spragnionych ust. Odparł człowiek, który nie miał szczęścia. A idę na górę Mont Saint-Michel de Braspar, błagać najwyższego, żeby mi powiedział, dlaczego nie mam szczęścia.
A czy w zamian za szklankę wody, którą ci ofiarowałam, ty mógłbyś spełnić jedną moją prośbę? Spytała dziewczyna. Gdy już będziesz rozmawiał z Bogiem, zapytasz go, co mnie tak martwi. To moja prośba. Powiedz mu proszę, że w dzień nie mogę przestać o tym myśleć, w nocy zaś nie mogę przez to spać. Wędrowiec przystał na to bez wahania. Napił się jeszcze wody i poszedł przed siebie. W końcu dotarł ów mężczyzna na upragniony szczyt Mont Saint-Michel de Braspar, rzucił się na obolałe kolana, zamknął niewyspane oczy, zatkał uszy i błagał Najwyższego o oświecenie. Nagle w jego głowie rozległ się donośny głos. To Bóg raczył wysłuchać jego modlitwy. Masz rację, zagrzmiał wszechmocny. Źle cię potraktowałem. Ruszaj zatem z powrotem ze spokojnym sercem. Szczęście czeka na ciebie na końcu twojej drogi. Pamiętaj jednak, że sam musisz je rozpoznać i w porę złapać. Ale poczekaj jeszcze chwilę. Powiedz mi, wędrowcze, czy póki tu jesteś, nie chcesz mnie o nic innego zapytać? Co mam powiedzieć tej nieszczęsnej dziewczynie? Odpowiedział mężczyzna, przywołując z pamięci obraz smutnej niewiasty. Żeby odzyskała spokój w dzień i dobry sen w nocy. Bóg pochylił się nad mężczyzną i wyszeptał mu do ucha pierwszą odpowiedź. Człowiek miał już odejść, niezmiernie z niej rad, gdy wtem przypomniał sobie o suchej jabłonce. Zapytał więc Boga i o nią, a ten poradził mu, jak ulżyć jej nieszczęściu. I byłby nasz bohater odszedł w stronę domu, zapomniawszy o trzecim pytaniu, które miał zadać stwórcy. Ale że jego pamięć nigdy go nie zawiodła, odwrócił się więc w ostatnim momencie w stronę Boga i zapytał po raz ostatni. A odpowiedz mi jeszcze na jedno pytanie, które trapi mnie i spotkanego przeze mnie wilka. Poprosił mężczyzna i opowiedział Bogu historię zwierzęcia, które spotkał na swojej drodze. Bóg wysłuchał go uważnie, po czym odpowiedział z całą swoją mądrością, a na koniec zapytał. Czy to już wszystkie pytania? I otrzymawszy potwierdzenie od mężczyzny, polecił mu udać się już w drogę powrotną, by tam odnalazł swoje szczęście. I wrócił Pan Bóg do swoich rozmyślań, całkiem zadowolony ze świata, który stworzył, a człowiek biegiem rozpoczął kolejną wędrówkę, ciesząc się w duszy na spotkanie szczęścia. A spieszył się on tak bardzo, by jak najszybciej go doświadczyć, że biegnąc przez wieś, nie miał nawet zamiaru się zatrzymać. Smutna dziewczyna, dostrzegając go, zatrzymała się i zagadnęła, mając nadzieję na ulgę w cierpieniu. Widzę, że znalazłeś swoje szczęście, a co powiedział ci Najwyższy o mnie? To proste! Odparł szybko mężczyzna, nie chcąc stracić ani chwili. Najwyższy powiedział mi, żebyś znalazła męża, wtedy przestaniesz płakać. Dziewczyna przyjrzała mu się uważnie z góry na dół i uznała, że chłopak jest w jej guście. A może chciałbyś wejść na chwilę do mojego domu i porozmawiać? Zapraszała. Nie dając jej dokończyć zdania, mężczyzna odrzekł. Co? Mam się zatrzymać, a potem ożenić, a zaraz potem wychowywać dzieci? Ja nie mam na to wszystko czasu. Ja muszę znaleźć moje szczęście. I pobiegł dalej, nie oglądając się za siebie, a kiedy przebiegł przez łąkę, zaczepiła go sucha jabłoń. I co? Co powiedział o mnie ten, który rozdaje szczęście? Powiedz mi, proszę. Mężczyzna niechętnie zatrzymał się na chwilę. Och, jabłonko, to łatwe. Między twoimi korzeniami ukryty jest skarb, więc wystarczy go wykopać i wtedy staniesz się jabłonką dokładnie taką jak wszystkie inne. Ale spójrz na mnie, nie mogę przecież wykopać skarbu gałęziami. Może ty mógłbyś zrobić to za mnie? Ja nie mam czasu, słonko, odpowiedział mężczyzna. Biegnę szukać mojego szczęścia. Musisz znaleźć sobie kogoś innego. I pobiegł dalej jak szalony, nie czekając na odpowiedź drzewa, a gdy przebiegał przez lasek i dotarł do mostku, chudy wilk ciągle tam był. Zwierzę wyglądało jeszcze gorzej niż poprzednim razem. Jego futro już całkiem wypłowiało, a żebra wystawały spod cienkiej skóry. Wilk z trudem uniósł głowę i zapytał już bez nadziei w głosie. Czy przynosisz dla mnie jakąś boską radę, drogi człowieku? Mężczyzna zwolnił kroku, obejrzał się na wilka i odrzekł. Dla ciebie przynoszę najprostszą radę, odpowiedział człowiek, a wilk spojrzał na niego z zaciekawieniem. Wystarczy, wilku, że zjesz pierwszego napotkanego na swojej drodze głupca. Wtedy będziesz wyleczony. Yeah!
bajdurzył Marcin Rumiński. Thank you.